Pozwolisz, że podzielę film z odpowiedzią na części, bo TikTok nie lubi za długich filmików, a dużo gadania. Opłacam bardzo konkretne usługi społeczne albo publiczne, takie jak ta ławka za 230 tysięcy, albo dwie donice za 150 tysięcy. Naprawdę zajebiście wydane pieniądze. No tak. Państwo potrafi wydawać na naprawdę durne rzeczy, o czym też mówiłam w tym pierwszym filmiku, do którego się odnosiłeś. Bo nie tylko ławeczki, nie? Pałace Saskie i inne takie bajery. Państwo ostatnio zwłaszcza potrafi robić naprawdę głupie rzeczy z pieniędzmi, bo się totalnie nie czuje odpowiedzialne za to, co z nimi robi. I nie mówmy tu, że państwo nie czuje się odpowiedzialne, bo państwo się czuje odpowiedzialne, bo tą odpowiedzialność ponosimy my wszyscy. Rządzący nie czują się odpowiedzialni i myślą, że wszystko im wolno i marnotrawienie naszych pieniędzy też im chodzi. Natomiast to, co dostajesz w podatkach, to na przykład ochrona twojego prawa własności. Na przykład to, że nie wiem, masz policję, masz straż pożarną, masz sądy. Wszystkie te instytucje, jak działają, bywa, że nie najlepiej. Albo często możemy powiedzieć, że nie najlepiej. No ale hello, też bym chciała mieć na to wpływ i coś do powiedzenia. I ty też. I powinniśmy walczyć o to, żeby mieć na to wpływ. Państwo oprócz oczywiście policji, sądów, ma też wojsko. Też mamy dużo do pogadania i też fajnie by było coś z tym zrobić i jakoś to przemyśleć. Oraz, nie wiem, może różnych innych rzeczy. Generalnie państwo służy nam do tego, żebyśmy czuli się bezpiecznie, czyli zdejmuje z nas pewne obowiązki. Na przykład tego, żebyśmy nie musieli z karabinem bronić swojego krzaka pomidorów przed, nie wiem, innymi ludźmi, tak? One są nasze, jak mamy z tym problem, nie musimy do ludzi strzelać, dzwonimy po policję, wytaczamy procesy sądowe. Wiecie, to, wiesz, to powinno być dostępne, tak? To jest coś, na co idą nasze podatki. I niestety na te głupoty, a zresztą patrz, na ten klombik i za tą ławeczkę już można by było mieć mieszkanie, nie? Na wynajem. I już jeden człowiek miałby trochę w życiu lepiej i czułby się bezpieczniej. Do następnego.